W poprzednim odcinku. Jedź tam i załatw tę sprawę. Dziś muszą wreszcie umrzeć. Cofnąć się, bo ją zabiję. Proszę pana, proszę się cofnąć. Nic ci nie jest, wszystko w porządku. Nie zrobili ci krzywdy, to nic. Co ty tu robisz? Majorze jest tutaj. Przyjechałam z policją, żeby cię stąd zabrać. Cepeda, Salvador del Solar. I Arnaldo André. Fiorella. W pozostałych rolach. Reżyseria. Dzięki Bogu. O co chodzi? Przyjechaliśmy, żeby cię uratować. Jesteś zdrów. Przecież to ty kazałaś mnie porwać. Co takiego? Uspokój się. Nie chcę żadnych zdjęć. Wyrzucę ich, jeśli będą fotografować. Spokojnie, pracują dla wydawnictwa. Nie chcę żadnych zdjęć. Nie obchodzi mnie firma. Nie chcę zdjęć. Jesteś zdenerwowany, uspokój się. Nie traktuj mnie jak głupca. Nie jestem w szoku. Andres, uspokój się. Nie mów do mnie Andres. Wynoście się stąd. I co, Barrios? Ty też jesteś jej wspólnikiem? O czym ty mówisz? Co ty sobie wyobrażasz? Co ja sobie wyobrażam? Już sam nie wiem. Nie ma nic pewnego. Porwali cię. A życie zawdzięczasz wyłącznie Fiorelli. Nie bądź takim niewdzięcznikiem. Ta dziewczyna dała dowód niezwykłej odwagi. Nie bała się ryzyka tylko po to, żeby cię ocalić. Proszę o wybaczenie. Boże, jak to się mogło stać? Czekali na nas.
Wiedziałam, że to się wyda. Zranili Ramona. Leżał na ziemi. Nie ruszał się. To była pułapka. Ja też wpadnę. Dobrze, że siedziałam w samochodzie. Ile czasu upłynie, zanim tamten na mnie doniesie? Mogą mnie oskarżyć o współudział. Dlaczego dałam się w to wplątać? Przecież nie chciałam. Czemu stworzyłam? Jak się czujesz, skarbie? To coś poważnego? Niech pani będzie spokojna. Będzie zdrów. To jedynie stragamento. Strzał do niczego. Co? Co on mówi? Nic nie rozumiem. To tylko lekkie draśnięcie. Nic wielkiego. Jak to nic wielkiego? O mało co, aby zabili mi piczona. Moje biedactwo. Mówiłam, żebyśmy się nie mieszali. Niech pani nie narzeka. Wszystko poszło dobrze i teraz piczon został bohaterem. Wielkim bohaterem. Będzie sławny. Napiszą o nim w gazetach. Naprawdę? Na pewno na pierwszej stronie. A jakie będą tytuły? Na pewno zamieszczą zdjęcie. Bohaterski młodzieniec ranny podczas schwytania bandytów. Cudownie. Mój syn będzie sławny. I teraz kto mi się sprzeciwi? Taki ładny jest mój synek. Jaki bledziutki. Stracił tyle krwi. Synku, przyrzeknij mi, że nie umrzesz. Powiedz. Mów. Nie umrę. Całe to zamieszanie sprawiło, że jestem strasznie głodny. Jak wilk. Ostrożnie. To pora śniadania. Dobrze, synku. Już ja ci coś przygotuję dobrego. Ale zadaliśmy bobu tym typom. Mieli broń przy sobie. Niewiarygodne. Tylko ty zostałeś ranny. Wszyscy jesteśmy sami. Mój mąż, Ponczuszek, twoja mama i ja. Brakuje Fiorelli. Gdzie jest Fiorella? Zawdzięczasz jej życie. To było prawdziwe porwanie. Pani Mejia Guzman niczego nie zaplanowała, jak to sobie wyobrażasz. Ktoś cię naprawdę porwał. Nie wiadomo tylko kto. Nic nie rozumiem. Nie znajduję żadnego logicznego wytłumaczenia. Otrzymaliśmy kilka anonimowych telefonów. Stworzyliśmy domysły. Mieliśmy podejrzenia, ale nie wiedzieliśmy, z kim je połączyć. Porywacze grozili, że cię zabiją, jeśli włączymy do tej sprawy policję. Dlatego Fiorella zabroniła im się wtrącać i w telewizji ogłosiła, że nic się nie stało. A ty po prostu wyjechałeś. W końcu porywacze postawili warunki, ale nie mogliśmy ich dotrzymać. Ponieważ pani Roberta, działając w imieniu Rady Nadzorczej, nie zgodziła się zapłacić okupu. Krystian, nareszcie. Nie spodziewałem się komitetu powitalnego. Przestań żartować. Co tam się stało? Czekaliśmy całą noc bez wieści. Co się stało? Wszystko. Dwóch aresztowanych, jeden ranny, jeden zabity. O Boże. A nasz bratanek, co z nim? O tej porze powinien być już wolny. Odbiliście go? Policja. Wysłała tam oddział specjalny. Dlaczego policja interweniowała? Fiorella wszystko ustaliła z majorem Marquezem. Nawet nie wiecie, co się tam wydarzyło. Już mieliśmy przytrzymać obu gangsterów, kiedy zjawił się patrol. Jeden z tych drani próbował zabrać Fiorellę jako żywą tarczę. Nagle strzał i po herbacie. Zabili Fiorellę? Ależ skąd to gangster padł na ziemię? A temu drugiemu dali nieźle popalić. Boże, jestem chora, kiedy tak mówisz. Ależ mamo, po tylu godzinach w takim towarzystwie? Ale wszystko dobrze się skończyło. Jak na filmie. Happy End.
Wreszcie się okazało, jaka jest ta stara harpia. Nie zapominaj, że to twoja babka. Ona też miała zastrzeżenia. Wtedy właśnie pomogła ci Fiorella. Doprowadziła do końca desperacki plan. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Ale jak mogła zorganizować odbicie mnie? Pomogli jej rodzice, przyjaciele, nawet twój wuj, Christian. On też? Taka jest jej moc przekonywania. Wyobrażam sobie. I jak to było umówione, przyjechała policja i złapała wszystkich przestępców. Jak to możliwe? Dowiedzieliśmy się, gdzie cię przetrzymują, dzięki zeznaniom jednego z porywaczy. Wtedy było już łatwo cię odnaleźć i uratować. Nie musieliśmy nic płacić. To wszystko. Coś jeszcze? Nie, już nic. Nie, jest jeszcze coś. Ten pan nie potrafi znieść, że mam inicjatywę, że mógł mi przejść do głowy jakiś dobry pomysł i nawet mogłabym go zrealizować. On tego nie może znieść, ale niech mu pan powie, że już mnie to nie obchodzi. Powiedz Fiorelli, że tylko dlatego, że zachowałem się jak kretyn, ona nie musi się tak wygłupiać. Niech mu pan powie, że niedawno się wygłupiłam, ale dostałam nauczkę. Barrios, powiedz jej, dość. Sami rozmawiajcie ze sobą. Przestańcie zachowywać się jak małe dzieci. Może podacie sobie ręce na zgodę. Rękę od serca. Od serca. Przepraszam, Fiorello. Wybacz mi. Dziękuję. Jak dobrze, że wszystko się udało. Jeszcze mi nie powiedziałaś, że mi wybaczasz. Nieważne. Zapomnij o tym. Wyjdźmy stąd i pozwólmy, żeby zrobili nam ze 2-3 zdjęcia do gazety. Zostań tu ze mną chwilę. Jedną minutę. Żebym mógł cię objąć, pocałować. W tej jednej chwili świat się nie liczy. Moja matka też. Chyba musimy już wyjść. Czekają na nas. Tam jest rzeczywistość. Wyjdziemy uśmiechnięci. Tak jak należy. Ani wrogowie, ani zakochani. Bo ani masosze, ani pasierbowi nie wybaczą grzechu miłości. Przyszedłem, żeby pani powiedzieć... Znowu. Uspokój się. Co mi chcesz powiedzieć? Puszczaj. Spokój. Puszczaj. Zejdź ze mnie. Pani zasłużyła na to, żebym panią udusił gołymi rękoma.
Wystarczy ścisnąć. Ta szyjka jest taka gładka. Zostaw mnie. Dzięki Bogu jestem wielbicielem piękna i nie zniszczę czegoś tak pięknego. Dała się pani, co? Niech pani nie zapomina, że tacy jak ja bywają niebezpieczni. Wynoś się. Przyszedłem zdać sprawozdanie. Zmęczona? Powinnaś być z siebie dumna. Moje gratulacje. Dzięki Bogu już po wszystkim. A dzięki tobie było szczęśliwe zakończenie. To tylko twoja zasługa. Nikt ci tego nie odbierze. Wiem już, że mnie pan chwali, bo mnie pan lubi. Nie tylko robię to, bo cię lubię. Nawet ci, którzy cię nie lubią, muszą docenić twoją odwagę i inteligencję. Powinni cię podziwiać. Wszyscy. On mnie nie kocha. Dobrze o tym wiemy, że wcale mnie nie podziwia. Nie wątpię, że na dowód wdzięczności postawi mi pomnik ze złota przed wydawnictwem. Co za pomysł. Przydałaby mi się butelka bąbelków. Od razu bym się ślicznie upiła. Tylko dlatego, że nie był ci tak wdzięczny, jak się spodziewałaś. Składasz mi sprawozdanie z kolejnej porażki? Znowu zawiodłem, przyznaję, ale nie spudłowałem. Miałem na celowniku Fiorelle Morelli. Kiedy strzeliłem, porywacz ją odepchnął i kula trafiła w niego. To żałosne. Ilu jeszcze będzie zabitych, zanim ich zlikwidujesz? Wszystko zależy od szczęścia. Nie masz wyrzutów sumienia, że zabijasz ludzi, którzy z tą sprawą nie mają nic wspólnego? Pani mi mówi o sumieniu? A pani sumienie? To co innego. To konieczne ofiary. Śmierć, która ma sens. A ci, którzy za panią stoją, płacą za zabójstwo. Anonimowi, więc bezpieczni. I po co? Dla pieniędzy. Wykonuję brudną robotę i godzę się z ryzykiem. Dlaczego? Również dla pieniędzy. Wszyscy jesteśmy tacy sami, tylko bez porównań. Mój przypadek jest inny. Pani mną pogardza. Może nie jestem na poziomie doktora Tapi. Co panią tak dziwi? Że wiem, z kim się pani spotyka? To było bardzo proste. Czyżbym się pomylił? A może to kto inny zlecił zabicie obojga spadkobierców? Może miałaś inny powód, żeby ocalić mu życie? Na przykład? By go zdobyć? Niekoniecznie. Zatem nie rozumiem, dlaczego masz taką minę. Powinnaś być szczęśliwa, że go uratowałaś. Niech mi pan wybaczy. Pan tak łatwo udziela rad, wyciąga wnioski, stwierdza, co jest najlepsze. Ale chętnie zobaczyłabym pana na moim miejscu. Dałby pan sobie radę? O co ci chodzi? Mów. Zwariowałam na punkcie pewnego faceta, który jest bardziej szalony ode mnie. To kompletny wariat. Podobno mnie nienawidzi, inną pogardza. Nie może na mnie patrzeć, ale umarłby dla mnie. Cały czas jest blisko. Cały czas to jest gra. Nie wiem, jak ją nazwać. To jest taka dwuznaczność. To mnie dręczy. Źle się z tym czuję. To nie jest zdrowe. Wie pan, jak on mnie całuje? Pan nie wie, jak całuje taki wariat. Pan odszedł, a on mnie pocałował. To było miłe.
Objął mnie. Staliśmy tak blisko siebie. Jestem pewna, że pragną zostać tam ze mną. Ale jest tyle innych spraw. Staliśmy obok siebie i było tak, jakbym dotykała nieba. Poleciałam prosto pod chmury. I nagle Bóg na ziemię. Jak zawsze. Zaczynają się problemy. Tyle jest rzeczy, które prawdopodobnie nas rozdzielą. Rozumie pan? A co to są za rzeczy, które prawdopodobnie was rozdzielą? Obowiązki, świat. Ale przede wszystkim najważniejsza dla niego. Mamusia. Synku, nareszcie spokój. Co za radość. Tak, wiem o wszystkim. Powiedzieli mi. Dzięki Bogu. Tak się bałam. Gdzie jesteś? Dlaczego nie wracasz? Nie jesteś ranny? Chyba nie jesteś w szpitalu. Dobrze, synku. Wierzę ci. Zapewniali mnie, że nic ci się nie stało. Myślałem, że śniadanie cię pocieszy, ale prawie nic nie zjadłaś. Nie mam apetytu. To naturalne. Tyle przeżyłaś. Byłaś w niebezpieczeństwie. Najpierw, kiedy ten typ wziął cię jako zakładniczkę, a potem strzał, który go zabił. Ta kula mogła trafić w ciebie. Nie rozmawiajmy o tym. Było, minęło. Tylko Andres. Masz obsesję. Mówisz tylko o nim. To poważna sprawa. Martwię się o niego. Te gwałtowne zmiany nastrojów. Z rozpaczy do euforii. Czy to normalne? Można kontrolować swoje emocje? Posłuchaj. Sam cię zachęcałem, żebyś o nim marzyła. Ale chyba nadszedł moment, żebyś zapomniała o tym marzeniu. A to dlaczego? Ponieważ nie zdarzył się cud, na który liczyłaś. A skąd pan wie, na jaki cud liczyłam? Myślałaś, że dzięki temu, co dla niego zrobiłaś, Andres będzie miał odwagę albo ze wszystkim skończyć, albo zmierzyć się z tym, co was dzieli. Niech mi pan wybaczy, ale to, co się dzieje z Andresem, jest dla mnie oczywiste. Nie spodziewałam się żadnego cudu. W głowie kręcą mu się kółeczka. Myślę o tym, co powiedzą Guzmanowie, co powiedzą ludzie, co powie jego mamusia. Na dodatek jeszcze nienawiść, którą czuł do ojca. A ja jestem w środku tej plantaniny. Jak można kogoś spokojnie pokochać? Nie ma mowy. Nie da rady. Wysłuchaj mnie. Kiedy dwie osoby się kochają i jest to prawdziwa miłość, nic im nie przeszkodzi. Wracamy do informacji o sensacyjnym uwolnieniu syna zmarłego magnata prasowego Andresa Mejii Guzmana. Podczas strzelaniny, jaka wybuchła wczoraj między policją a porywaczami, zginął szef gangu, później zidentyfikowany jako Ramon Pedraza, notowany już w kartotekach policyjnych. Jesteś dla mnie najważniejsza. Miłość dodaje sił wewnętrznych. Wybucha znienacka. Nie uznaje ani racjonalnego rozumowania, ani tłumaczeń. Nie zna granic ani przeszkód. Po prostu się wydarza. Nie pozwól, żeby Andres mącił ci w głowie, ani żeby cię dalej krzywdził. Jeśli wybierze ciebie, musi zmierzyć się ze światem, w tym także ze swoją matką. Jeśli kocha cię naprawdę, powinnaś być w jego życiu najważniejsza. W życiu i w sercu. Lepiej jest umrzeć z żalu, ale nie stracić dumy. Pogódź się z tym, że on cię nie kocha. Daje ci minutę, dzień. Jedną chwilę, kiedy ma na to ochotę. Ale potem? Nie.
Bo nie można. Nie należy. Bo musi myśleć o tobie, o sobie, o swoich problemach, o swojej wygodzie lub chęciach. Miłość jest tak silnym uczuciem, że musi trwać. Zrozumiałam. Byłam w drukarni. Powiedzieli mi, że przyjechałeś. Kochany, czekałam na ciebie całą noc. Co ci jest? Nic. Chciałem tylko kogoś objąć. Najdroższy. Dziwnie się czuję. Jakbym nie miał ochoty wracać do domu. Tak się bałam. I wstydzę się twojego tchórzostwa. Pomyślałam, że ten plan nie może się udać. Ucieszyłam się, że cię uratowano, ale przyznaję, że złości mnie, że to Fiorella wszystkiego dokonała. Co tu robisz tam? Kiepsko się czuję. Zostałem tu z próżności, żeby nikt mnie takim nie widział. Fatalnie wyszedłem na zdjęciach? Skąd? Bardzo dobrze. Przygotowałam podpisy i nagłówki, ale musisz mi podać kilka szczegółów, żebym napisała fantastyczny artykuł. Sprzedamy cały nakład. Oczywiście, pani dziennikarko. Jak sądzisz, kto stoi za tym porwaniem? Naprawdę chodziło o pieniądze? Zabroniłem sobie o tym myśleć. Doskonale cię rozumiem. Jadę na wakacje. Teraz? Zatroszczysz się o wydawnictwo, prawda? Dokąd zamierzasz pojechać? To nie będzie zwyczajna podróż. To podróż, w jaką zazwyczaj nikt się nie wybiera. Dokąd? Pomyślisz, że to głupota. Dokąd? To podróż do samego środka. W której prowincji? Nie chodzi o środek kraju, ale o moje wnętrze. O moją duszę, moje serce. Ktoś odnajduje siebie zwiedzając Europę, Azję, inne kontynenty lub inne kraje, jak Brazylia, które leżą niedaleko. Ale zdają sobie sprawę, że nie powinni zrobić ani kroku, zanim nie poznają samych siebie. To właśnie muszę zrobić. Kiedy to mi się uda, wrócę. A może nie wrócę. Coś ukrywasz przede mną? Ależ skąd? Najgorsze rzeczy ukrywa się przed sobą samym. Pragnę je odkryć. Ale najpierw, co najpierw? Mam do załatwienia bardzo pilną sprawę. Na razie. Mogę wejść? Dzwonek mnie przestraszył. Myślałam, że to policja po mnie przyszła. Ale twój widok jeszcze bardziej mnie przeraził. Przyszedłem po wyjaśnienia.
Nie interesują mnie bajeczki. Chcę poznać prawdę. Musiałam to zrobić. On tego żądał. To ktoś, kto dawno temu był w moim życiu. Byłaś jego wspólniczką. Przez ciebie wpadłem w pułapkę. Zadzwoniłaś do mnie. Muszę cię zobaczyć. Proszę cię przyjedź. To nie było tak. Nie chciałam. Opierałam się jak długo mogłam. Ale on mnie pobił. Spójrz na mnie. Jeszcze są ślady razów. Musisz mi uwierzyć. Przykro mi, ale będzie mi trudno nadal myśleć o tobie jako miłej, ładnej dziewczynie, z którą kiedyś poszedłem na kolację. Od twojej pogardy wolę, żebyś mnie wydał. Czy powiedziałem coś pogardliwego? Widzę to w twoich oczach. Jeśli dobrze się przyjrzysz, zobaczysz jedynie rozczarowanie. Uwierzę w tę historyjkę o jakimś Ramonie. To już przeszłość. Ale muszą być konsekwencje. Co ze mną zrobisz? Nie wiem. Może posłuchasz rady? Zgłoś się na policję. Powiedz im, jak było. Porozmawiam z nimi. Poproszę, żeby wyłączyli cię z tej sprawy. Dziękuję. Jesteś taki dobry. A co z pracą? Wracaj do wydawnictwa. Zostawię Rebece odpowiednie instrukcje. Wyjeżdżasz? Na kilka dni. Zabierz mnie ze sobą. Muszę się uspokoić. Nerwy mam w strzępach. To już przeszłość. Skoro mi przebaczasz, to chyba coś dla ciebie znaczę. To tylko dowód, że ci uwierzyłem. I nie mam do ciebie żalu. Significa que no te guardo rencor. Solo una cosa. Jeszcze jedno. Nie zmieniłaś zdania co do Fiorelli? No, teraz wiem, że zasługuje na twoją miłość. Kiedy był tu dziś rano, zaczęłam się niepokoić. Sprawia wrażenie zimnego, ale kiedy się złości, przeobraża się. Poza tym za dużo wie. Czekam, aż skończy tę sprawę. Potem z nim zerwę. Nie, on mnie chybił. W tym samym momencie, której z nich się poruszyło i kula przeznaczona dla niej zabiła tamtego. Nie ma dużo szczęścia. Tak, kazałam mu ich zlikwidować. Ma zacząć od niego, co powinno być łatwiejsze. Nie muszę pukać. Słucham? Pani Fiorella Morelli? Tak. Musi pani pójść ze mną. Po co? Trzeba złożyć zeznania. Proszę, idziemy. Zeznania w sprawie porwania i odbicia? Już powiedziałam policji wszystko, co wiem. Więcej nie trzeba. Wiem, ale musi pani pojechać na komendę. Proszę. Przepraszam, ale jestem bardzo zmęczona. Odpowiedziałam na wszystkie pytania. Major Marquez dokładnie je usłyszał. Jeśli pan czegoś nie wie, niech pan pyta jego. Rozumiem, ale powstało kilka wątpliwości. Nie mam już nic do powiedzenia. To będzie krótka sprawa. Trzeba wypełnić formularz, podpisać. To są kwestie prawne. Chyba pani rozumie.
Zostawię wiadomość. Nie trzeba. Po co tracić czas? Nie do wiary. W porządku, nie musi mnie pan ciągnąć jak jakąś kryminalistkę. Może się pan tak zachowuje, bo jestem tak ubrana. Nie powiedzieli panu, że zorganizowałam uwolnienie porwanego? Nie zamierza pan odebrać telefonu? W głowie mi się kręci. Niech pani zaczeka. Halo. Co się dzieje z twoim telefonem? Długo czekałam, zanim odbierzesz. Jestem w połowie zadania, nie mogę rozmawiać. Co ty pleciesz? Natychmiast muszę z tobą pomówić. Zadzwonię, kiedy będę mógł. To musi być teraz. Teraz to ja na pewno nie mogę. Powtarzam, że musimy pilnie porozmawiać. Pilniejsze jest moje zadanie. Odezwę się później. Nie mam czasu na dyskusję. Rozłączam się, a ty natychmiast tu przyjedziesz. Chwileczkę. Nie mogę czekać. Powstał spór między mną i osobą, która zapłaci za twoje usługi. On już się nie zgadza, żebyś to ty wykonywał zlecenie. Tyle razy zawiodłeś, że on już nie ma zaufania. To przeszłość. Teraz jest inaczej. Próbowałam go przekonać, ale nie mogłam. On nie jest gotów zapłacić. Rezygnuje ze zlecenia, rozumiesz? Dlatego musimy porozmawiać. To pani niczego nie rozumie. Nie da się cofnąć. Niech pan nie przychodzi i liczy się z konsekwencjami. Co dalej? Co ty tu robisz? Kim jest ten pan? A ten? Witam. Przyjechałem znowu panią niepokoić. Ale jestem popularna. Co się stało? Wie pani, że pracuję w Wydziale Zabójstw. Chcieliśmy z panią porozmawiać. I co jeszcze? Chodźmy do domu, tam będzie wygodniej. Streszczajcie się, panowie, bo pani musi odpocząć. To tylko kilka pytań. W takim razie ten pan... Poszedł. To też był policjant. Jak to? Policjant powiedział, że muszę z nim jechać, żeby wypełnić jakieś formularze i odpowiedzieć na pytania. Widziałeś go? Tak. Znasz go? Nie. Przedstawił się, jak się nazywa. Pokazał mi legitymację, ale nie wiem, jak się nazywa. To dziwne. Wiedziałbym, gdyby wydano rozkaz ściągnięcia pani na komendę. Trzeba to sprawdzić. Niech się pani nie martwi, to jakaś pomyłka. Ale na przyszłość niech pani nie idzie z osobą, której tożsamości nie jest pani pewna. Właśnie jechałem do ciebie, kiedy panowie zadzwonili. Chodźmy do domu. Słuchamy. Chciałbym zadać pani kilka pytań. Czy pani widziała osobę, która strzelała do porywacza? Nie, przecież tamten nie trzymał. Nie zauważyła pani, skąd strzelano? Nie. Wszystko stało się tak szybko. Poza tym byłam przerażona. Przepraszam. Nie strzelał policjant? Otóż mamy kłopot. Tego człowieka nie zabił nikt z naszych. Policjanci mieli broń. Cały czas w niego celowali. W podobnych warunkach policja ma rozkaz, żeby nie strzelać, by nie narażać zakładnika. Poza tym kaliber broni, z której strzelano, nie jest stosowany w policji. To znaczy, według zeznań świadków, którzy znajdowali się na miejscu zdarzenia, ten strzał nie był przypadkowy. Zabójca celował w porywacza albo w panią. Przepraszam, nie rozumiem. Porywacz, który przeżył, złożył zeznania. Wskazał miejsce przetrzymywania pana Guzmana. Nie rozpoznał w zabitym swojego szefa. Wątpię, by ktoś jeszcze mógł interweniować. Tylko Fiorella, pan i porywacze znali miejsce spotkania. Kula była przeznaczona albo dla porywacza, albo dla pani. Czy może pani rzucić trochę światła na tę tajemnicę? Nie. Czy może grożono pani śmiercią? Nikt mi nie groził. Niech tam pani opowie wszystko, co wie. Kto może pragnąć pani śmierci? Czy ktoś zyska na pani zniknięciu? Komu pani powiedziała, że spotka się z porywaczami na placu broni? Nikomu. Więc dlaczego zabójca znalazł się w tym samym miejscu?
Sądzi pani, że rzeczywisty pomysłodawca porwania pozostał w ukryciu, aż zobaczył, że jego ludzie przegrali, więc postanowił interweniować? Na to wygląda. Sama nie wiem. W takim razie musimy przypuszczać, że szef Ramona Pedrazy dokonał egzekucji, by ukarać go za niepowodzenie negocjacji. To chyba logiczne. Tak, ale zatrzymani nie potwierdzają istnienia czwartej osoby zamieszanej w porwanie. Na pewno nie chcą, żeby ich pozabijał. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Gratulujemy. Tę akcję przeprowadziła pani bardzo sprawnie i bardzo odważnie. Dziękuję. Odprowadzę panów. Masz naprawdę ogromne zdolności do prowadzenia akcji policyjnych. Panowie wyszli pod dużym wrażeniem. Strzelał do mnie. Co chcesz przez to powiedzieć? Że znowu próbowali. Nie wiadomo. Tym razem było inaczej. Porywacz wziął cię jako zakładniczkę, a jego wspólnik go zlikwidował, żeby go nie wydał. Strzał, który zabił tamtego, był przeznaczony dla mnie. Ile razy zamierzasz mnie jeszcze zawieść? Ani razu. Już miałem Fiorelle Morelli w swoim wozie. Była gotowa ze mną pojechać. I ja mam ci uwierzyć? Pani telefon dał jej szansę ucieczki. Nie uwierzę w bajeczkę, że miał ją pan na muszce. Ani ja, ani osoba, która za tym stoi. Zapewniam panią, że tym razem to będzie sukces. Proszę tylko, żebyście mi nie przeszkadzali. A ja powtarzam, że rezygnujemy z pańskich usług. Dostałam polecenie poszukania kogoś innego. Nie może mi pani tego zrobić. Ani pani, ani Tapia. Tapia nie ma z tym nic wspólnego. Puść mnie, to boli. Kryj go, jeśli chcesz. Ale nie pozwolę, żebyście odebrali mi zwycięstwo, które mam w zasięgu ręki. Co chcesz zrobić? Zabić spadkobierców za darmo? Jeśli to będzie konieczne. Powiedz to facetowi, który się za tobą chowa. Zostaw mnie. To boli. Nie odbierzecie mi tej roboty. Jeśli poszukacie innego, jego też zlikwiduję. Chciałbym, żeby Fiorella mnie odwiedziła. Ja też. Nie wiemy, co się z nią dzieje. Milcz, o niczym nie wiesz. Musisz zrozumieć Fiorę. Teraz jest bardzo ważną osobą. Nie dla niej takie... Teraz jest bardzo zajęta, bo udziela wywiadu dla telewizji. Telewizji? Jaka ważna. Piczona ryzykował dla niej życie, jak my wszyscy. Powinna mu podziękować. Sin embargo, ni las gracias le ha dado a mi pichón. No, mamá. Podziękowała mi. To co masz taką smutną minę? Chciałbym ją zobaczyć. Chciałbym już wrócić do domu. Nie martw się, Mecze poszła po wypis. Zaraz wyjdziemy. Powinni nam podziękować za to, że tak dobrze poszło, zamiast o nas zapominać. Mówiliście, że będę bohaterem, bo pomogłem w uratowaniu Mehdi Guzmana. A żaden dziennikarz do mnie nie przyszedł. Nie martw się. Na pewno czekają przed drzwiami. Wyjdziesz, a tu błyskają flesze. Mam już wypis. Możesz iść. Stoją na zewnątrz dziennikarze? Nikogo nie widziałam. Nawet z wydawnictwa Ameryka? Jak konkurencja się o tym dowiedziała? Nie wiem. Nasza gazeta jest już w druku. Mamy wydanie specjalne o porwaniu. Ale Estrella też to dzisiaj dała. I my w porannym dzienniku. Ale straciliśmy wyłączność. Skąd wiedzieli, gdzie dojdzie do spotkania? Musiałeś kogoś widzieć. Nie wiem o niczym. Mów, co chcesz. Tutaj są zdjęcia wszystkich. Fiorelli, Morelli, nawet Krystiana. Ile tam było reporterów? Nikogo nie zauważyłem. Nie było innych reporterów, aż do chwili, gdy dotarliśmy do miejsca, w którym przetrzymywali pana Guzmana. Tekst napisała Karina Linares.
Opisała wszystko. Od spotkania na placu broni, aż po uwolnienie Andresa. Cholera. Teraz sobie przypominam. Ona rzeczywiście tam była. Na pewno powiedziała jej Fiorella. Kto wie? Ona albo Barrios. To by mnie wcale nie zdziwiło, gdyby byli w zmowie ze Estreją. Oczywiście. To Fiorella i Barrios byli zdrajcami. Może była to ta sama osoba, która próbowała się ciebie pozbyć. Jestem tego pewna. Nawet zaczęłaś podejrzewać, że zabójcą jest Andres. W tej sytuacji nic nie mógł zrobić. Przecież został porwany. Nie wierzę, że to on próbował zrobić coś takiego. Ani innym, ani tobie. Za to zwątpił we mnie. Sam pan słyszał. Natychmiast mu wyjaśniłem, że to nonsens. Ale rodzinka wariatów. Nikt sobie nie ufa. Nawet pani Roberta mnie oskarżyła, że to ja kazałam go porwać. Wydała mnie policji, wariatka. Taka jest ta pani. Ta pani jest podła. Chciała, żeby zabito Andresa. Wykorzystała niezapłacenie okupu jako pretekst. To dla mnie jasne. Być może kierowała nią nienawiść do ciebie. Nie cierpi cię od chwili, kiedy wyszłaś za ojca Andresa. Kawa dla pana. Proszę pani, zostaw. Nie mam żadnych wątpliwości, że ta kula była przeznaczona dla mnie. Najpierw Ofelia, potem pies, wreszcie to. Nie jestem przekonany, czy nie chciano się pozbyć porywacza, a ja tak. To były już trzy próby. Nie wiem, co zrobić. Zawiadomić policję? Kto mnie tak nienawidzi i za co? Nie mogę tak żyć. Nie potrafię żyć w strachu. Muszę wyjechać. Muszę stąd zniknąć. Jak najdalej od tego domu. Był to film z serii Fiorella. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Małgorzata Samborska, czytał Janusz Kozioł. 29, 30, 31. Okres spóźnia się o 4 dni. To strasznie. Myślisz, że jestem w ciąży? Nie. Martwi mnie moje życie towarzyskie. Od 17 dni nie byłam na randce. Co można zrobić w 17 minut dwa razy? Ambitne. Czy ludzie teraz naprawdę myślą tylko o jednym? Oglądajcie Przyjaciół oraz Asy z klasy w sobotnie popołudnie w Polsacie, a odpowiedź sama przyjdzie. Witaj.